jesteśmy pod dawnym więzieniem mokotowskim, to właśnie tutaj 25 maja 72 lata temu zamordowany strzałem w tym głowy został rotmistrz Witold Pilecki. Poprzedzało to roczne, brutalne śledztwo Urzędu Bezpieczeństwa, trwający proces, skazanie w marcu, no i następnie wykonanie wyroku śmierci. Zamordowanie Witolda Pileckiego było elementem szeroko zakrojonej akcji stłamszenia jakiejkolwiek opozycji, jakiegokolwiek odruchu obronnego polskiego społeczeństwa przed komunizmem i przed narzuconą nam siłą totalitarną władzą komunistyczną. Jesteśmy dzisiaj tutaj po to, po pierwsze, aby uczcić tego bohatera, jakim jest rotmistrz Pilecki, po to, żeby złożyć ten przepiękny wieniec w imieniu wszystkich członków, działaczy Konfederacji, wszystkich naszych sympatyków i wszystkich osób, którym pamięć o polskich bohaterach leży na sercu. Jesteśmy tutaj także po to, żeby przypomnieć o tym, że zbrodnie komunistyczne są nierozliczone oraz że ich rozliczenie jest zagrożone. Żołnierz wkręty, ten kawałek jest dla ciebie. Co twe w mogiłach, lecz twa dusza jest już w niebie. To dla ciebie mistrzu, mój rotmistrz wspaniały. Tak sam jak ty, kiedyś walczymy o zmiany. Piszę dziś ten list, mam nadzieję, że czytasz go. Nie idziemy prosto, idę tak jak ty pod prąd. Piszę to szacunku i nie jest to porównanie. Siedzisz tam gdzieś w murach i czytasz mnie każde zdanie. Odwaga cię wyróżnia, byłeś w każdym calu męski. A twoje nazwisko zwitło mnie Witold Pilecki. Zawsze stałeś twardo, byłeś bity, poniżany. Większość tego życia to walka i ciągłe rany. My się nie poddamy, zniszczymy czerwone bramy. Dopiero po śmierci doczekałeś się dni chwały. Jesteś dla mnie wzorem, opuściłeś bramę Auschwitz. A przod to tobie, dla mnie to więcej niż zaszczyt. 1 sierpnia mają w sposób automatyczny na mocy ustawy o IPN przedawnić się komunistyczne zbrodnie. Apelujemy do władz naszego państwa, żeby jak najszybciej znowelizować ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej, tak aby zbrodnie komunistyczne nie ulegały automatycznemu przedawnieniu. Przypomnę jeszcze raz, że już 1 sierpnia 2020 roku większość komunistycznych zbrodni, na szczęście nie wszystkie, bo nie te najcięższe, ale wiele zbrodni, które mogłyby być rozliczone, uległoby przedawnieniu. Jednym z takich przykładów może być na przykład sprawa wznowionego niedawno śledztwa dotyczącego zabójstwa księdza Franciszka Blachnickiego, emigracyjnego duszpasterza, wcześniej działającego bardzo aktywnie w Polsce, twórcy ruchu oazowego, w który zaangażowane były dziesiątki, ale nie setki tysięcy Polaków, którego oficerowie komunistycznego wywiadu, którzy go inwigilowali, dziś niepokojeni, działają w sektorze pozarządowym, finansowani dużymi kwotami przez prezydenta Trzaskowskiego. Organizacja pozarządowa o profilu lewicowym prowadzona przez jednego właśnie z komunistycznych agentów, kobietę konkretnie, która właśnie inwigilowała na emigracji księdza Blachnickiego, dziś otrzymuje kwoty przekraczające 500 000 zł rocznie i uczestniczyła ostatnio w zdjęciach wspólnie z prezydentem Trzaskowskim w dniach różnorodności. Mówię właśnie o tym, to będzie mnie wynisza. Ten kawałek dedykuję dla mego rotmistrza. Polska nie zapomni, każdy patriota pamięta. Witoldzie Pilecki, rotmistrz armiowy klęta. Mówię właśnie o tym, to będzie mnie wynisza. Ten kawałek dedykuję dla mego rotmistrza. Polska nie zapomni, każdy patriota pamięta. Witoldzie Pilecki, rotmistrz armiowy klęta. Przypomnijmy, że to właśnie Witold Pilecki tworzył konspiracyjną siatkę w ramach obozu Auschwitz, gdzie na ochotnika, jako właśnie żołnierz polski, doświadczony oficer, postanowił zorganizować ten opór. No i za to czekała go taka nagroda jak stalinowskie śledztwo Urzędu Bezpieczeństwa, brutalne, jak wiemy od świadków, z torturami, skazanie i śmierć. Miał być zapomniany, dziś jest pamiętany dzięki wysiłkowi tysięcy polskich patriotów, którzy odtworzyli tą pamięć o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, a także o innych polskich bohaterach. Chciałbym też zwrócić uwagę
proszę Państwa, na sprawy związane jeszcze z polityką historyczną, takie jak ustawa 447, wycofanie się z ustawy o IPN przez nasze państwo, w kilkanaście godzin nowelizowana ustawa o IPN. Skoro da się w kilkanaście godzin znowelizować ustawę o IPN po to, żeby wycofać się z przepisów, które przeszkadzały ośrodkom zagranicznym, to da się też w kilkanaście godzin znowelizować ustawę o IPN po to, żeby nie przedawniły się komunistyczne zbrodnie. Dziś jesteśmy to winni takim osobom, takim bohaterom jak Witold Pilecki, ale także tysiące bezimiennych polskich patriotów, którzy byli pomordowani, czy to w tym miejscu, czy w miejscach komunistycznego terroru na Pradze. Szczęść Boże, szanowni Państwo, za tą bramą, za tymi murami spędzili lata moi bliscy. Mój dziadek Juliusz, jego brat Jerzy, Jerzego Brauna możecie Państwo znaleźć na tym pomniku państwa podziemnego, pod którym tak często ostatnio odbywają się konferencje prasowe. Odczuwam, szanowni Państwo, ulgę. Ulgę, że właśnie wspólnie z Krzysztofem Bosakiem, przyszłym, mam nadzieję, prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, możemy tutaj być, możemy tutaj składać hołd bohaterom i możemy upominać się o sprawiedliwość. Ja jestem, szanowni Państwo, przekonany, że Krzysztof Bosak jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie zapomni i nie dopuści do tego, żeby jakiekolwiek zbrodnie ze szczególnym uwzględnieniem komunistycznych przedawniły się kiedykolwiek. To nie jest abstrakcja, to nie jest tylko rytuał. Ci bohaterowie, moi bliscy również, są już na tamtym świecie, ale na tym świecie jest ciągle jeszcze sędzia Stefan Michnik, o którego Rzeczpospolita upomina się niemrawo i nie ma ze strony najwyższych władz państwowych najwyraźniej woli politycznej takiego działania, by sprawiedliwości stawało się zadość. Nie tylko w tym, powiadam, abstrakcyjnym nieco wymiarze sądu historii, polityki historycznej, ale także w tym wymiarze praktycznym, prawno-ustrojowym. Cieszę się, że z Krzysztofem Bosakiem dzielimy tę wspólnotę pamięci historycznej. W trakcie jego kampanii, jak sam wspomniał, byliśmy właśnie w dawnej sowieckiej katowni na Pradze, ale takich miejsc w Polsce jest przecież jeszcze mnóstwo niezbadanych, nie do końca opisanych, choć historycy, ze szczególnym uwzględnieniem historyków, badaczy Instytutu Pamięci Narodowej, zrobili już bardzo wiele, by ta pamięć nie znikała, by była notowana. I chciałbym też zaznaczyć, że prezydentura Krzysztofa Bosaka będzie z całą pewnością tworzyć nie tylko klimat, ale także praktykę polityczną, w której rzetelni, zaangażowani badacze właśnie na przykład spod znaku Instytutu Pamięci Narodowej będą mogli liczyć na pełną współpracę, poparcie ze strony prezydenta Krzysztofa Bosaka, ponieważ te sprawy są dla naszej formacji politycznej, narodowej, wolnościowej, konserwatywnej, tradycjonalistycznej tak ważne. My o tym nie zapomnimy i stąd spod więzienia przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie mówimy dzisiaj, 25 maja, w kolejną rocznicę śmierci rotmistrza Pileckiego, mówimy precz z komuną. Jeszcze nie zginęła nasza Polska ukochana, a za taką walkę rotmistrzowi cześć i chwała. Mówię głośno o tym, kto będzie mnie wyniszcza. Tylko wejk dedykuję dla mego rotmistrza. Polska nie zapomni, każdy patriota pamięta. Witoldzie Pilecki, rotmistrz armii wyklęta.